To, że Bóg jest większy, największy, to wspaniale. Ale to, że On jest we mnie, to zmienia wszystko. Dziś między innymi o tym, więc rozbiegi, lecimy. Frajda życia z Bogiem słowo daje Duch Święty. Cudowna osoba Trójcy świętej, Bóg, któremu poświęcamy całą tę serię. Dlaczego? Aby Duch Święty stał się rzeczywistością Twojego życia, żeby przestał być tylko teorią czy kimś, kogo znasz tak na sucho, jeśli chodzi o definicję z katechizmu tak encyklopedycznie. On jest osobą, która chce być realna w Twoim życiu. Pamiętacie, zaczęliśmy ten cykl od y, fragmentu wypowiedzi Ignacego Zlataki, y, arcybiskupa, metropolity prawosławnego, który powiedział, że bez Ducha Świętego Bóg jest daleki, Chrystus jest przeszłością, Ewangelia jest martwą literą, a Kościół tylko organizacją, ale dzięki Duchowi Świętemu Bóg jest bliski. Chrystus jest obecny, jest żywy, Ewangelia jest żywa, a Kościół jest znakiem jedności z Trójcą Świętą. No właśnie. Bóg jest wspaniały, ale nie zostaje gdzieś tam daleko, ale przychodzi, aby dzięki wierze w Jezusa zamieszkać w nas i mówiliśmy też o tym, że w Dziejach Apostolskich nie raz widać to jak Piotr staje albo inni apostołowie czy uczniowie pełen ducha Pełen ducha, to jest nasz standard być pełnym ducha, napełnionym Jego obecnością, Jego mądrością i Jego miłością. To jest nasz standard, który prowadzi nas do czegoś, co, co, co potem widzimy w pierwszym liście Jana, jeżeli chodzi o styl życia. Początek czwartego rozdziału zachęca nas w ogóle do takiej świadomości życia duchowego. Umiłowani, nie każdemu duchowi dowierzajcie. Nie dowierzajcie każdemu duchowi, ale badajcie duchy, czy są z Boga, bo wielu fałszywych proroków pojawiło się na świecie. A po czym poznajemy ducha Bożego? Bo każdy duch, który uznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, jest z Boga. Co to znaczy, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele? To znaczy między innymi, że krzyż jest prawdą. Że na krzyżu diabeł został pokonany, a człowiek został uratowany. Złe duchy nie cierpią krzyża, bo wiedzą, że tam szatan przegrał. Dlatego zaprzeczają krzyżowi, zaprzeczają dziełu Chrystusa właśnie w duchu antychrysta. Żaden duch, który nie uznaje Jezusa, nie jest z Boga. I zobaczcie, że żyjemy w czasach, gdzie. Yy, często przy oficjalnych uroczystościach mówi się yy, o, o Bogu, o religii, o duchowości, ale jeżeli ma paść imię Jezus, no, często to już nie jest poprawne politycznie, bo Jezus to konkret, bo Jezus to pan panów i król królów, yy, ten, który zwyciężył. I w wersecie yy, czwartym czytamy, bo, bo wcześniej jeszcze czytamy właśnie, że ten, kto nie uznaje Jezusa, nie jest z Boga, i to jest duch antychrysta. Jeżeli nie uznajesz Jezusa, to działasz w duchu antychrysta. Jesteś przeciw Chrystusowi. Możesz funkcjonować z takim nastawieniem. I ten duch, jak mówi słowo, już teraz przebywa na świecie. Jest obecny i w, w wielu miejscach kultury, życia społecznego, nawet w działaniach politycznych. Coś, co sprzeciwia się Chrystusowi. Natomiast 1 Jana 4, werset 4 mówi nam: Wy, dzieci, jesteście z Boga i zwyciężyliście ich. Dlaczego? Ponieważ większy jest ten, który w Was jest, od tego, który jest w świecie. Cudowne stwierdzenie, nad którym chcę się przez chwilę zatrzymać, bo. To zmienia wszystko, to jest znowu ten game changer. To, 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 to zmienia wynik gry, to zmienia sytuację na boisku Twojego życia, kiedy uświadamiasz sobie, że ten Bóg jest w Tobie. Ale ja go nie czuję. Czym innym są emocje, czym innym jest nasza dusza. Przestrzeń ducha jest tą przestrzenią niewidzialną, ale jest rzeczywistością. Zachęcam Cię, wróć sobie do naszego cyklu. Znajdziesz go na Facebooku i na YouTubie Duch, Dusza, Ciało. Tam tłumaczyliśmy sobie, jak jest stworzony człowiek, że ma te trzy warstwy. Duch, Dusza, Ciało. I nie zawsze to, co jest prawdą naszego ducha, my odczuwamy emocjami. Nasza, naszą duszą. Czasami nasza dusza nas może ciągnąć w inną stronę. Dlatego Dawid między innymi mobilizował swoją duszę chwaląc pal moja dusza, Pana, uwielbiaj swojego Boga. Bo czasami emocje chcą nas pociągnąć w drugą stronę, a my dzisiaj chcemy zachwycić się tym, że zwyciężyliśmy naszych wrogów i jesteśmy z Boga, bo większy jest w nas. Większy jest w nas ten duch święty niż ten, który jest w świecie. Jeżeli uchwycisz się tego, ja się wiercę tutaj na tym krzesełku, tak mną to porusza. Jeżeli będziesz mieć tego objawienie, że Bóg jest w Tobie i będzie to w Tobie silne, to to naprawdę zmienia wszystko. Bo gdziekolwiek pójdziesz, niesiesz w sobie Pana. Choćbyś przechodził przez ciemną dolinę, zła się nie ulęknę, mówi psalm 23, bo Ty, Panie, jesteś ze mną, Ty jesteś we mnie. I to jest niezwykła tajemnica, która może być przeżywana w bardzo praktyczny sposób tylko trzeba nauczyć się w to wierzyć nauczyć się wypowiadać imię Jezus Jezus Chrystus, modlitwa Jezusowa może o tym nagramy jakąś, jakąś, jakąś serię yy, naucz się wypowiadać imię Pana, naucz się wołać Abba Ojcze, naucz się wołać przyjdź Duchu Święty, ale kiedy zawołasz, to żyj potem z wiarą zgodnie z tym, co zawołałeś bo jest powiedziane, że gdy wołamy gdy modlimy się, On nam odpowiada tak i amen tak i amen. A On jest w nas. I możemy odwoływać się. Yy, pamiętacie w Ewangelii Jana Jezus mówi, yy, że kto jest spragniony i przyjdzie do mnie, będzie pić, a strumienie żywej wody popłyną z jego wnętrza. To Duch Święty w nas. Czasami wbrew naszym emocjom yy, trzeba zmobilizować duszę i odnieść się do Pana, który w nas jest większy. Nie wiem, jakie są teraz okoliczności Twojego życia, może bardzo dramatyczne. Może czujesz się nękany przez wroga, więc tym bardziej wypowiedz imię Jezus Chrystus. Tym bardziej zawołaj: Przyjdź, Duchu Święty. Tym bardziej zawołaj: Abba Ojcze, i odnieś się do tego, że Duch Święty w Tobie jest większy niż ten, który jest w świecie. Poświęć teraz czas, żeby się nad tym zastanowić, żeby przeżyć tę prawdę. A jeśli ten odcinek podobał Ci się, to wyraź aprobatę, zostaw jakiś komentarz i udostępnij go swoim znajomym. Niech niesie się dobra wieść o frajdzie życia z Bogiem. Do zobaczenia przy kolejnej okazji!